Cześć. Dzisiaj Was zabiorę na poranek w górach Wicklow. A jest godzina za 15:08. Jest na niebie taka cienka warstwa chmur, która powinna mi dać bardzo ładne światło o wschodzie. Już dostają te chmury światła. Jeżeli będzie później takie cieplejsze światło, a widzę, że tam już się robi takie, będzie bardzo fajnie. Będzie widok na jezioro, na góry. Chodząc teraz po górach, jeszcze jak jest ciemno, można zauważyć troszeczkę zwierzyny, która chodzi, nawet słychać, więc zapowiada się ciekawie. Zapraszam. Powiem, że jest trochę zimno, ale nic, zapowiada się dosyć ciekawie, zobaczcie, jak to wszystko dostanie światła, pójdzie razem tutaj na niebo, na szczyty dotknie, może być bardzo fajnie. Obiektyw mam 14 mm, f11, ISO 100 i zobaczymy. Zobaczcie, co się dzieje. Jak to światło, to czerwone, ono na razie tutaj dochodzi, a już tutaj się pojawia na tych chmurach u góry. Więc zapowiada się znowu piękny poranek. Już nie mogę doczekać. I już bardzo ładnie na niebie świeci, sami możecie zauważyć. Czekam, aż dojdzie tutaj nad jezioro i będziemy mogli podziwiać ten spektakl. Już się góry robią takie czerwone, więc kolejny poranek może być piękny. Co lubię w porankach, że przychodzisz, nie ma nikogo, cisza, tylko ty i natura. Łatwiej się skupić również na zdjęciach, aczkolwiek przy tak pięknych, można nazwać, okolicznościach przyrody, a może być to rozpraszające przy zdjęciach, ale wolę to, jak ludzi wchodzących mi w kadr lub jeszcze inne jakieś niedogodności związane właśnie z turystami albo właśnie z innymi ludźmi. Chodząc samemu, możecie sami obcować z naturą. Zobaczcie sami, że warto czasami wstać rano, aby obserwować coś niesamowitego. Coś o kompozycji. Co ja tu mogę powiedzieć Wam? Moją kałużę umieściłem w środku kadru tak naprawdę. Zrobiłem złoty podział, na trzy podzieliłem. Tutaj przy tak szerokiej ogniskowej, bo chciałem, żeby jak najwięcej światła mieć na niebie, po prostu złapać tego jak najwięcej. Dlatego tak to zrobiłem. To, co tutaj czasami, może nie wiem, czy jeszcze widzicie, ale się świeci, jest to księżyc, odbicie w jeziorze. Jezioro nazywa się Loughtay. Jezioro to jest tak zwane jeziorem Guinnessa. I to na
należy do rodziny właśnie tego pana od Piwka. Aż tam do końca w dolinie. Możecie zobaczyć, już słońce dotyka szczytów. Niestety już takiego światła nie ma na niebie jak było wcześniej. Teraz już jest żółty ze względu na to, że słońce jest wyżej. Wtedy te kolory już blaknie i one się robią wtedy z żółtego, przechodzą później w taki ciepły, biały i tak dalej. Więc najlepsza pora jest właśnie tak zwana złota godzina. Pół godziny przed wschodem do pół godziny po wschodzie słońca i tak samo mamy o zachodzie. Czasami to w zależności od pory roku lub położenia geograficznego te czasy mogą się skrócać lub wydłużać, ale to jest najlepsza wtedy pora na robienie zdjęć, bo wtedy mamy więcej kolorów. Tak jak teraz widzicie, już mam tak naprawdę o 8:30 był wschód, mam dopiero tak 10 minut od wschodu, stricte tak od horyzontu, ponieważ tam jest morze i już tam widać słońce, które wyszło. I jak możecie sami już zauważyć, owszem, cały czas jest ciepło, światło jest pięknie, ale tych kolorów, które były wcześniej, tych czerwonych, już nie ma. Ale tak jest świetnie, zobaczcie. To by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Plener, jak sami widzicie, pięknie jest. Tak naprawdę miałem tylko jeden kadr ułożony w tą górę. Sprawdzałem wcześniej, dzień wcześniej pogodę, więc wiedziałem, że takie lekkie chmury będą małe na niebie. Czyste niebo będzie od strony oceanu, tutaj morza. Tak więc wiedziałem, że to światło, które będzie wychodzić, będzie szło na to niebo. Tak więc sprawdziłem sobie światło mniej więcej z której strony pada, jak to będzie wyglądać, więc wiedziałem, że te kolory będą tutaj na tym niebie, więc jestem bardzo zadowolony z tego pleneru. Jak przygotować się do plenerów? Zrobiłem film na YouTubie, polecam wam mniej więcej, jak się można rozeznać, jak to wygląda. Niekoniecznie trzeba gdzieś daleko wyjeżdżać, czasami wyjść do parku gdzieś lokalnie i naprawdę może być fajnie, bo różnie to bywa tak naprawdę. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli możecie, dzielcie się tym filmem. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będę was starał się zabierać w kolejne plenery, pokazywać wam. Wiem, że nic odkrywczego wam nie pokazuję. Jednak chciałbym wam pokazać, wy i ja, w plenerze, jak to wygląda mniej więcej. Tak samo chciałbym pokazać piękne miejsca, jak to wygląda. Jesteśmy dzisiaj nad jeziorem Lough-Tay w górach Wicklow. Będziecie w Dublinie, polecam, 30 km tak naprawdę od Dublina i już jesteście tutaj. Możecie wynająć samochód lub przyjechać tak zwany tutaj bus turem jakimś, który was zawiezie do tej lokalizacji. Jest bardzo pięknie, więc życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, pięknych kadrów, podróży i tego światełka. Trzymajcie się. Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle.